Klastry energii na Dolnym Śląsku, możliwości i kierunki rozwoju. Pod takim hasłem we Wrocławiu 23 maja odbyła się konferencja prasowa, podczas której podpisane zostały listy intencyjne, pod którymi podpisali się przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz spółki Tauron Ekoenergia, koordynatora klastrów. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska realizuje program doradczy dla gmin, dla klastrów, dla przedsiębiorstw po to, aby ułatwić współpracę i rozwój tego typu działalności. Zamierzamy pozyskać środki, które przeznaczymy na inwestycje w odnawialne źródła energii oraz wszystkie rzeczy, które są związane z ekologią, między innymi edukacja. Mamy zamiar właśnie wspierać takie działania, korzystając ze środków, które można pozyskać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Podmioty, które już są, mają swój udział w klastrach, otrzymały już około 160 milionów dofinansowania w formie pożyczek. Klastry prowadzą działania dotyczące m.in. poprawy efektywności energetycznej oraz optymalizacji wykorzystania dostępnych zasobów energetycznych, szczególnie odnawialnych źródeł energii. Klastry energetyczne mogą liczyć na współpracę z doradcami, korzystać z ich usług i będą doradcy w tym zakresie otwarci. Zostanie powołana taki komitet, zostanie powołany do współpracy z klastrem energetycznym i z Wojewódzkim Funduszem, gdzie będą się odbywały szkolenia dla członków klastra, oczywiście legislacja z ministerstwem, współpraca, czyli cały rozwój po stronie nie tylko inwestycyjnej, ale również po stronie edukacyjnej, czyli współpraca z jednostkami naukowymi. Klastry w ostatnim czasie otrzymały również bardzo ważną certyfikację. Tak się złożyło, że spośród 115 bodajże zgłoszonych klastrów do certyfikacji, certyfikacje przeszły 33 klastry, z czego 10 otrzymało certyfikat z wyróżnieniem. Wśród tych wyróżnionych klastrów znajdują się dwa klastry dolnośląskie, to jest klaster karkonoski i klaster zgorzelecki, zaś klastry, w którym uczestniczymy również jako koordynator, klaster oławski został również pozytywnie certyfikowany. Podczas konferencji jej uczestnicy mogli dowiedzieć się m.in. skąd wziąć pieniądze na inwestycje, na czym polega pilotażowy program Ministerstwa Energii oraz jak jeszcze efektywniej zarządzać energią w klastrze.